To było najlepsze spotkanie Jerzego Brzęczka w jego krótkiej selekcjonerskiej kadencji. Co ważne, wreszcie po raz pierwszy Brzęczek miał farm. Do tej pory brakowało szczęścia, oczywiście gra nie układała się, koncepcja nie była właściwa, zwłaszcza w meczach na Stadionie Śląskim i ostatnio w Gdańsku w meczu z Czechami. Natomiast dzisiaj złożyły się wszystkie elementy. Po pierwsze, było bardzo dobre nastawienie naszego zespołu, wysokim pressingiem, wreszcie był doskok, była agresja po stracie piłki. Było tak, jakbyśmy chcieli oglądać w każdym meczu takie zachowanie naszych reprezentantów. Po drugie, wreszcie udało się odwrócić niekorzystną tendencję, chociaż wydawało się po tym stałym fragmencie Renata Sanchez'a i golu Andrés Silvy, że jednak Pech będzie stałym towarzyszem selekcjonera Jerzego Brzęczka, ale to, co los zabrał w pierwszej części, oddał z naddatkiem w drugiej, bo ten karny podyktowany przez Sergeja Karasiowa, no powiedzmy, że był dyskusyjny. Świetnie się złożyło, że Arkadiusz Milik pokazał naprawdę dużą odporność psychiczną, dwukrotnie strzelił w ten sam róg, dwukrotnie wygrał pojedynki z Beto, zapisano mu jedno trafienie, ale to trafienie było, czy jest, niezwykle ważne, bo jest na wagę utrzymania pierwszego koszyka przed losowaniem eliminacji Euro 2020 roku. Myślę, że w tej chwili uwaga publiczności zostanie sfokusowana na kadrze U23, która po raz pierwszy od niepamiętnych czasów awansowała do finałów Mistrzostw Europy, chociaż nie była faworytem w dwumeczu z Portugalią. Ten dzisiejszy remis, mimo że osiągnięty z, no nie chcę powiedzieć drugą, ale eksperymentalnie zestawioną Portugalią, bo w porównaniu do meczu z Włochami Fernando Santos wymienił aż 7 piłkarzy w wyjściowej jedenastce, więc to też trzeba brać pod uwagę, ale myślę, że ten remis to jest takie światełko w tunelu i to jest przede wszystkim racjonalna przesłanka, żeby Zbigniew Boniek mógł bronić Jerzego Brzęczka. To znaczy prezes PZPN nie miał wielkiego zamiaru zwalniać Brzęczka, ale myślę, że łatwiej będzie szefowi Polskiego Związku o taką rozsądną, merytoryczną argumentację, że warto brnąć w projekt, którym kieruje selekcjoner Jerzy Brzęczek.